Witam wszystkich. Przed chwilą był u mnie Pan z Jehowy, namawiał mnie do swojej religii. Porozmawialiśmy przez parę minut. Jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, posiadałem kiepską. Nie wiedzę, co to jest umysł, co to jest interpretacja rzeczywistości, co to jest serce, Trójca Święta i tak dalej. Nie zabijaj, nie morduj. Kompletnie nie trzają bazy. Oni jakoś tak tkwią w swoim tym. Widocznie mają za to płacone. Ktoś to utrzymuje. I sobie żyją. To, czym mnie chcieli przekonać, to cienkimi, kolorowymi broszurami. Strażnica jakaś. Najpierw dał mi jakąś małą karteczkę, informacja, że a propos, nie poddawaj się, myśl przewodnia, nie poddawaj się, podświadomie poddawaj się. Podświadomość nie zapamiętuje argumentu logicznego, nie. Nie poddawaj, poddawaj się, poddawaj się. To jest żenujące. W momencie, gdy tego typu elementy będą występowały w naszym domu, jakieś prezenty od kogoś takiego negatywnego, to mogą się dziać jakieś negatywne rzeczy i w życiu. Dobrze jest właśnie czegoś takiego przejrzeć na szybko i pozbyć, spalić. Ponieważ to ma swoją wibrację, to wprowadza pewne zmiany. Można to sprawdzić, bo a propos energii, no to dzieci się w tym dobrze orientują. Tylko trzeba być dobrze dojrzałym, żeby zrozumieć dzieci. A nie być takim umalowanym szczurem z symbolem miecza pod szyją, z portfelem i w ogóle żyć, bo żyć według kanonów i norm nie wiadomo jakich. I utożsamiać się nie wiadomo z kim. A właściwie utożsamiać się z nową ideologią wprowadzaną w życie w ten czy inny sposób, ale ktoś normalny, jak ma to strzaić? Przebudźcie się. To a propos Biblii. Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga? Od Boga pochodzi to, co mówi moje serce. Boga, Boga mamy w sercu. Wystarczy kilka stron konkretnych, żeby ludziom wprowadzić jasność, światło do życia. A to, co tutaj oni prezentują, byłem bardzo spokojny, rozmawiając z tym panem. Patrzył się na mnie, oczko w oczko, rozmawialiśmy. Merytorycznie z minuty na minutę wymiękał. Rozmawialiśmy chyba z 15 minut, aż mnie zaczęły boleć stawy te największe, czyli w miednicy, bo mam przerośnięte łby kości stawów ze względu na to, że mamusia, tatuś byli normalni, dawali mi dużo mleczka i w ogóle byli, spełniali normy nie wiadomo jakie. Pan z Jehowy z czasem coraz mniej patrzył mi w oczy. Na sam koniec, ostatnie dwie minuty, to praktycznie patrzył gdzieś w pole, może trochę w niebo. Widziałem, jak zmieniał techniki manipulacyjne. Na końcu to już było, że byle więcej mówić, byle zmienić temat na inny, bo się gubi, bo tonie. Tak jest z każdą religią. A ze Świadkami Jehowy to już na pewno.